to wszechświat ugnieciony na miarę mej pamięci, na miarę mego bycia od krzyku do krzyku, na sekundę dzieciństwa, minutę starości, na chwilę, która łączy starość i dzieciństwo. Oto wszechświat czerpany naparstkiem mego czasu. Anna Kamińska urodziła się w Krasnostawie 12 kwietnia 1920 roku. Kilka lat później razem ze swoją rodziną przeniosła się do Lublina. Tu uczyła się w Szkole Powszechnej imienia Marii Konopnickiej, później zaś w Gimnazjum Unii Lubelskiej. W Muzeum Józefa Czechowicza znajduje się bogaty zbiór juweniliów, który uświadamia nam, że poetka bardzo wcześnie zaczęła pisać i od samego początku systematycznie pracowała nad swoim warsztatem literackim. Najwcześniejsze zachowane próby poetyckie przechowane w tym zbiorze pochodzą z 1931 roku. To właśnie wtedy 11-letnia autorka powołała do życia pisemko Poranek, które wydawała systematycznie przez kilka lat jako miesięcznik w ilości 3 egzemplarzy. Czas okupacji spędziła poetka na Lubelszczyźnie. W Lublinie zdała konspiracyjną maturę i sama również uczyła dzieci i młodzież na tajnych kompletach. Po zakończeniu wojny studiowała filologię klasyczną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W Lublinie też zaistniała jako poetka, kiedy w 1945 roku na łamach pisma społeczno-literackiego Odrodzenie po raz pierwszy po wojnie ukazały się drukiem jej wiersze. Lublin był zatem dla Anny Kamińskiej miejscem niezwykle ważnym. Tu spędziła swoje dzieciństwo, młodość, choć w 1947 roku wyjechała z Lublina, przenosząc się najpierw do Łodzi, potem do Warszawy, to jednak cały czas utrzymywała kontakt z lubelskim środowiskiem literackim, zaś w swoich tekstach często i zawsze z dużą sympatią akcentowała związki z Lublinem i Lubelszczyzną. Twórczość Anny Kamińskiej jest bardzo bogata i niezwykle różnorodna. Była poetką, ale także pisarką, eseistką, autorką książek dla dzieci i młodzieży, tłumaczką. Bardzo ważne miejsce w dorobku literackim Kamińskiej zajmuje praca translatorska. Tłumaczyła m.in. ludową twórczość słowiańską, rosyjską, bułgarską, czeską, słowacką. Niezwykle ważne miejsce w jej twórczości zajmują również przekłady z języka łacińskiego. Pod koniec życia przez kilka lat uczyła się języka hebrajskiego. Tłumaczyła fragmenty Talmudu, psalmy, księgę Koheleta. Anna Kamińska jest również autorką wielu książek dla dzieci i młodzieży. W tych książkach zwraca uwagę bardzo poważne traktowanie młodego czytelnika. Autorka Żołnierzy i Żołnierzyków wielokrotnie pisała o sztuczności, umowności, granicy dzielącej świat dorosłych i dzieci. W swoich książkach dla najmłodszych często mówiła o sprawach bolesnych, skomplikowanych, nie unikała trudnych tematów. Podkreślała, że tylko nuda i ociężała głupota są niedostępne dla dzieci. Koroną tej bogatej, różnorodnej twórczości jest niewątpliwie poezja. Poezja, która towarzyszyła Annie Kamińskiej przez całe życie. Jak mówiłam, bardzo wcześnie zaczęła pisać, zaś swój ostatni wiersz napisała zaledwie 2 dni przed śmiercią. W 1973 roku w Muzeum Józefa Czechowicza autorka 2 ciemności czytała swoje utwory. Za chwilę usłyszymy jeden wiersz Anny Kamińskiej w wykonaniu poetki. Warto uważnie wsłuchać się w ten tekst, w to nagranie, pamiętając, że jak mówiła Anna Kamińska, to niezwykle cenny dar, własny głos poety, poezja czytana jego własnym głosem. Piszę wiersze proste jak dla dzieci i tylko ciąży mi jeszcze nieprawdziwe przebranie starej kobiety. Szukałam długo słowa, a było na podorędziu, jak łyżka. Zawsze wiedziałam, co jest najważniejsze. Najważniejsza jest miłość.